Potępa, teraz jest Potępa Kościelna. Tutaj w okolicy Siedmiu. Siedmiu to takie dosyć znane, znana miejscowość związana z Ołtysiewskimi. Potem z miejscowość położona na przeciwko Piotrawina, Piotrowi, to nie jest tam mieszkało. Miejscowość związana z Dziedzą Świętego Stanisława ze Szczepanowa, wskrzeszeniem rycerza Grąd. I dużo można by było o tym rejonie mówić. Ale dzisiejszy dzień jest poświęcony księdzu Janowi Wiśniewskiemu. Dlaczego tytuł wystawy Przeszłość w przyszłości? Otóż ta fotografia, którą Państwo tutaj widzicie, ta fotografia księdza Wiśniewskiego, ona została wykonana w roku 1912 w Radomiu. Został z niej wycięty ten fragment, natomiast nad nią jest napis Przeszłość w przyszłości. Ta plansza z tym zdjęciem znajduje się tutaj, to jest pierwsza plansza ekranią. Troszeczkę przysłania. I taki sam napis Izabela Czartoryska umieściła na świątyni Sybilii w Puławach. Przeszłość w przyszłości. Ksiądz Wiśniewski miał od dzieciństwa, jak sam napisał, czy od dziecka zbierał wszystko to, co kojarzyło się z przeszłością. Monety, znaczki, książki, pamiątki różnego typu, aż doszło do tego, że zaczął zbierać autografy wybitnych ludzi i o tych autografach, o tych najcenniejszych pamiątkach, proszę Państwa, informuje tutaj ta tablica i ja staram się takim czerwonym światełkiem wskazywać istotne rzeczy, o których w danym momencie mówię. Otóż ta tablica, proszę Państwa, to jest artykuł zamieszczony w ilustrowanym kurierze codziennym, gdzie jest zamieszczony tekst opowiadający o wizycie dziennikarza na parafii w Borkowicach. Pamiątki po Sobieskim, ale nie tylko po Sobieskim, bo ksiądz Wiśniewski tutaj z tego tekstu wynika, miał wiele bardzo cennych autografów, między innymi Adama Mickiewicza, dwa autografy, z czego jeden to był fragment pana Tadeusza. Zbiory, ja mówiłam w kościele, że zbiory księdza Wiśniewskiego dały początek do założenia muzeum, proszę Państwa, w Radomiu. Muzeum w Sandomierzu bardzo wzbogacił i oprócz tego kolejne zbiory, które ksiądz Wiśniewski pozostawił, to są zbiory w Wąchocku, u Cystersów Wąchockich Muzeum Pamiątek Narodowych, Powstań Narodowo-Wyzwoleńczych. To hasło Przyszłość przyszłości. To jest autograf księdza Jana Wiśniewskiego. Mój syn dla potrzeb tej wystawy wyciął po prostu ten tekst. On został umieszczony na plakacie, a tak wygląda zdjęcie, o którym Państwu przed chwilą mówiłam. Ksiądz Wiśniewski w roku 1912 w Radomiu jako prefekt swoich szkół. I po raz pierwszy dla tej wystawy jest pokazany ten autograf informujący o tym, komu i dlaczego ksiądz Wiśniewski zbiera te teksty? Bogu, Ojczyźnie, nauce. W ciągu całego życia mojego, od dziecka, od lat dziecinnych miałem szczęście i cześć i miłość do pamiątek ojczystych. Jako dzieciak rysowałem z natury Ossolin, Święty Krzyż, Radom i inne. Jako kleryk wspierałem w starych księgach biblioteki seminarium sandomierskiego. Mam swoje okulary. Moment, zaraz, chwileczkę. Nie wszystko mogę tak odczytać. Zbierałem monety stare polskie jako ksiądz. W cyrykwi robiłem wyciągi z metryk, oprawiałem najstarsze. W Ćmielowie zacząłem jeździć i opisywać kościoły. Jako prefekt wszystkie ferie i święta i wakacje poświęciłem i wolne chwile i wieczory pisaniu, noce całe pisaniu. Nie mogłem z przepracowania nawet korekty porządnie wykonać. Ukończywszy diecezję sandomierską, opisałem i kielecką. Każdą miejscowość zwiedzałem osobiście, notując, gromadząc widoki nabywane własnym sumptem, drukując również za własne pieniądze. Panu Bogu za wszystko dzięki. Ksiądz Jan Wiśniewski 1933 i z tego okresu, proszę Państwa, zachowały się dwa zdjęcia. Jedno to jest zdjęcie na tej ostatniej planszy, gdzie dzieci w Borkowicach zwiedzają na plebanii wystawę poświęconą właśnie Wiktorii pod Wiedniem. On tam pokazuje te cenne eksponaty,
autografy różnych osób bardzo znanych, Norwida, Orzeszkowej, Stafa. To wszystko były jego rzeczy. Ten artykuł właśnie z Kuriera Ilustrowanego świadczy o tym, jak cenne przedmioty on tu zgromadził, co nie znaczy, że one należały do, nie były własnością Borkowic, były własnością jego. Z zamiarem oddania tych rzeczy nosił się do Muzeum Narodowego w Krakowie, ale również do Muzeum Niewidzialnego, które wtedy się tworzyło, i innych placówek. Pokazuję Państwu metrykę księdza Jana Wiśniewskiego z akt w Krępie, napisaną w języku rosyjskim, i tutaj on sobie wszędzie podaje 3 maja jako dzień urodzenia, natomiast w tej metryce ja odczytałam, że jest to drugi, i w tym katalogu tutaj znajdują się takie właśnie niepublikowane rzeczy, starałam się, żeby były niepublikowane rzeczy, informacje, że właśnie drugiego, a nie trzeciego. Trzeciego obchodził dzień swoich urodzin. Tak wyglądał kościół stary w Krępie, rozebrany. W tej chwili jest już zupełnie inny kościół, ale w twórczości poetyckiej księdza Jana Wiśniewskiego właśnie do tego kościółka wraca. Pisze: Krępa moja rodzinna i ty Boży darzy, ile ja, razy ja o was śnię, myślę i marzę, i później opowiada o Czachowskich, o Czachowskim. Tyle razy w mej wizji powstawał Czachowski. Pisze też o kościele w Krępie, że tu był chrzczony, że tu odprawił mszę świętą w intencji swojej matki i swojej babki, bo tam pochował babkę. Za chwilę Państwo zobaczycie. Michalina Wiśniewska, to jest matka księdza Jana Wiśniewskiego. Żyła lat 21, ale niżej scholastyka Moleńska. Żyła lat 70, pochowana w 1905 roku. Pięknie pisze o niej w poemacie Pieśni Życia, bo taki właśnie poemat ksiądz Wiśniewski wydał. Pisze w tym poemacie, proszę Państwa, że ostatnią gwiazdkę zabrały mi chmury. Zabrały mi chmury, duch jasny poszedł między niebią. Chmury, że tą siwiutką główkę tej staruszki wyniesiono z parafii w Ćmielowie, gdzie wtedy był, bo babcia mu towarzyszyła właśnie w Ćmielowie, w cerekwi, i wrócił do pustego mieszkania. Z każdego kąta wyglądała trwoga. Straciłem wszystko na ziemi, prócz Boga. Tak wyglądała babcia. To jest fotografia Jana Wiśniewskiego z jego babcią, z scholastyką moleńską. On tutaj ma około 4-5 lat. Wkrótce po śmierci matki zmarł mu ojciec, Aleksander Ignacy Wiśniewski. Odnaleźliśmy grób, tak wygląda nagrobek ojca, na cmentarzu w Glinianach. Ja jeszcze wrócę do tego grobu babki. To jest, proszę Państwa, drugi grób matki i babki, ponieważ nie wiem kiedy, ale na pewno przed 1930 rokiem nastąpiła wymiana nagrobka. Na tym pierwszym była inna inskrypcja, innej treści, tam było napisane: szanownej dobrodziejce, babce, ksiądz Jan Wiśniewski, czy może tylko inicjały, natomiast tu już nie ma właśnie tego podpisu ksiądz Jan Wiśniewski i nie ma tej dobrodziejki. Ojciec, proszę Państwa, też szczęśliwie w zbiorach Sandomierskiego Archiwum Diecezjalnego, w archiwum kapituły kolegiackiej i katedralnej przechowywane są papiery księdza Wiśniewskiego, osobiste i rodzinne, i to jest właśnie fotografia z tych zbiorów, podpisane na takim drzewie genealogicznym, które znajduje się na tamtej planszy, druga od okna, podpisane: mój ojciec Aleksy Ignacy i ja w wieku 4 lat. A tutaj widzimy babcię Jana w środku i drugą żonę ojca, ponieważ ojciec założył rodzinę, z tego związku urodziła się drugiego Aleksandra. Aleksandra Wiśniewska, a tak wygląda dzisiejszy kościół w Krępie. I ksiądz Wiśniewski, z tego co udało mi się wyczytać w jego relacji, był na poświęceniu tego kościoła, ale też w dekanacie biskupskim napisał, że na ten nowy kościół w Krępie przeznaczy pieniądze na wzniesienie ołtarza głównego. Także ja nie wiem, jak on funkcjonował, jeżeli chodzi o finanse, jak to było prowadzone, ale tych pieniędzy, które dostawał od rządu jako nauczyciel, jako katecheta, takie pieniądze ksiądz dostawał jako proboszcz, też to były pensje, więc nie wszystko z ofiar parafian, te pieniądze rozdysponowywał na bardzo różne cele, między innymi właśnie w rodzinnej parafii chciał ufundować ołtarz. Co pięknego i czym mnie bardzo wzruszył, kiedy wydano reprint dzieł księdza Wiśniewskiego, to ja byłam jedną z pierwszych osób, które go sobie kupiły, to było w 2000 roku,
Wtedy właśnie pojawiła się z reprintem ta książka pana Jarosława Widosa. Tutaj jest cały ten reprint, panie go położyły. To jest, proszę Państwa, tyle książek drobnym drukiem. I w dekanacie sandomierskim ksiądz Wiśniewski opublikował wiersze swego profesora Apolinarego Knotę w 20. rocznicę śmierci. A przepraszam, to on nie mógł być jego profesorem, chociaż napisał tutaj profesora seminarium i podpisał przez wdzięcznego ucznia. Być może rzeczywiście albo był tym uczniem duchowym Apolinarego Knotę, albo zerknęli się gdzieś. I inicjały XJW, jeżeli Państwo gdzieś widzicie taki inicjał w różnych miejscach w Polsce, to właśnie na przykład w Ćmielowie niewiele osób jest tam mieszkających, że to jest inicjał księdza Jana Wiśniewskiego. X to ksiądz, J to Jan, a W to Wiśniewski, były prefekt Współradowski. Co jest pięknego w tych wierszach? Otóż Apolinary Knotę opisuje Sandomierz. I to, dlaczego chyba zmotywowało go Wiśniewskiego do wydania tych wierszy, to jest właśnie to, że jeden z wierszy opowiada o Halinie Krępiance, córce Piotra Skrępy. I tutaj ja i ksiądz Wiśniewski i wiele jeszcze innych osób, wbrew niektórym historykom, jesteśmy zgodni, że to właśnie chodzi o tę Krępę, którą Państwu pokazywałam przed chwilą na tej mapie. Rzeczywiście jest ta miejscowość z XII wieku, wymieniona w bardzo ważnym dokumencie Aymara Monachusa, o czym ja napisałam książkę. To jest dokument z 1198 roku na temat darowizn, jakie otrzymał klasztor Bożogrobców Miechowskich. To są kanonicy regularni stróżowie świętego grobu Bożego w Jerozolimie. Oni dostali w Polsce prawo założenia klasztorów Miechowskich, prowadzili ich tam Jaksa. Przybyli do Krępy między innymi, tam mieli dziesięciny z Krępy, również byli w Solcu. To mnie interesowało właśnie, kiedy oni dotarli. Okazuje się, że oni na te tereny Solec nad Wisłą dotarli w XII wieku. Tak wygląda obecnie kościół w Krępie. Jest bardzo dużą świątynią. Proszę Państwa, ksiądz Wiśniewski podróżował. Tutaj widzimy go w Tatrach z bardzo znanym wówczas Janem Gąsienicą bodajże. Na pewno Gąsienica, co do imienia, to ja dziś przepraszam, pomyliłam imię pana wójta. Nie chcę tutaj popełnić kolejnego jakiegoś popa, więc Gąsienica na pewno. Ale jest to część podróży księdza Jana Wiśniewskiego, którą odbywał do Rzymu. I tę podróż, jeszcze za życia babci, opisywał te swoje podróże. Kiedy wrócił, bo był wówczas w cerekwi, wybudował taką kapliczkę. Też na tej kaplicy znajduje się inicjał XJW, nie wszyscy wiedzą, że to właśnie fundacja jego. I oprócz tego na tej kaplicy, na trzech ścianach są bardzo interesujące trzy krótkie wiersze o tym, jak mamy żyć, o pomocy sąsiedzkiej, o dobrym słowie. Bardzo młody kapłan, bo wtedy miał 20 kilka lat, już był w stanie taką inicjatywę podjąć wybudowania kaplicy, to nie była jedyna w tej miejscowości. Później się przeniósł do Ćmielowa, był tu wikarium w roku 1911-1906. Ponieważ proboszcz ówczesny był już osobą starszą i schorowaną, wszystkie prace remontowe ksiądz Wiśniewski wykonywał tam. Nadzorował, organizował ołtarzowy, przykrył kościół blachą, wyremontował świątynię i na pierwszym planie Państwo widzicie taki obelisk. Jest to pamiątka po księdzu Kacprze Kotkowskim, wybitnym, aktywnym działaczu przed powstaniem styczniowym, później zaangażowanym w powstanie styczniowe, który kazał taki pomnik upamiętnić, takim pomnikiem upamiętnić na rynku ćmielowskim ważne wydarzenia z życia naszego kraju. I tu są ważne daty. Chrzest Polski, przynajmniej były, bo teraz to już czas je tak troszeczkę zatarł, Chrzest Polski, Unia Polsko-Litewska, wypisane ważne daty. I Rosjanie kazali ten pomnik usunąć z rynku. Ktoś z części tego obelisku przywiózł na cmentarz kościelny i ksiądz Wiśniewski, będąc wikarym po 40 latach, ten pomnik reanimował, kazał go ustawić w tym miejscu. I on sobie tam stoi. Oprócz tego pomnika na ćmielowskim cmentarzu kościelnym swoje figura, którą on ufundował. Ja już nie będę tutaj cytować, co na niej napisał, ale właśnie prosi o modlitwę za siebie XJW, ale zaczyna się w 400-lecie Ćmielowowi, czyli w 400-lecie miasta, z życzeniami jakiegoś sukcesu, prawda, dla ludzi tam mieszkających. To jest też bardzo ważna figurka, stojąca w lesie,
między wsią Wiktoryn, pod wsią Wiktoryn. I to było miejsce, gdzie Piotr Skarga z królem, był kapelanem króla, spowiednikiem króla Zygmunta III Wazy. Piotr Skarga jako jezuita z tymi właśnie osobami towarzyszącymi królowi zostali otoczeni na wzgórzu, gdzie nie było żadnego dostępu do wody. I podobno on się, właśnie Piotr Skarga, modlił, żeby wytrysnęło źródełko. Ksiądz Wiśniewski tutaj w całym tym długim tekście opisał to, bo to jest jego fundacja. W 300-lecie tych wydarzeń z Rokoszu, bo to jest Rokosz Zebrzydowskiego, 1606 rok, ksiądz Wiśniewski ufundował tę figurę. Proszę Państwa, myśmy w tamtym roku obchodzili w kraju rok Wiśniewskiego, to było 400-lecie jego śmierci, a on przewidział, że ten człowiek, Piotr Skarga, będzie postacią ważną. Był zresztą zawsze ważną postacią w naszych dziejach. Ksiądz Wiśniewski to miejsce pod Wiktorynem, koło Bałtowa. Jak powiem dinozaury, to wszyscy wiedzą, ale jak powiem Wiktoryn i źródełko, Zygmuntowska studzienka, tak się to też nazywa, to nie wszyscy wiedzą. Proszę Państwa, w Ćmielowie też taki obraz, który jest na plebanii tutaj u księdza proboszcza w Borkowicach. Ksiądz Jan Wiśniewski w Ćmielowie odwiedza chorego. I ten chory, proszę Państwa, ma za sobą jakąś postać symboliczną anioła, prawda? Od Matki Boskiej Częstochowskiej biją takie promienie świetliste. To namalował Polankiewicz w Ćmielowie. A kim był Polankiewicz? Była to osoba, która ilustrowała książki księdza Wiśniewskiego, na przykład cały dekanat opatowski. To są między innymi właśnie prace dwóch autorów, jednym z nich jest Bolesław Polankiewicz. Proszę Państwa, ja się bezczelnie tutaj prezentuję, bo byłam w Konstantynopolu, czyli w Stambule, i już pokazuję, bo chodziło tu o to, żeby powiedzieć, że ksiądz Wiśniewski oprócz podróży do Włoch odbył bardzo ważną podróż do Ziemi Świętej i napisał pamiętnik z podróży do Ziemi Świętej. Ponieważ odbył tę podróż przez Konstantynopol, Odessę, Kijów do Ziemi Świętej, więc ja dotarłam do Konstantynopola. To, co on napisał w tym właśnie pokazywanym tu na ekranie, pamiętniku z podróży do Ziemi Świętej, to są tak pięknie opisane miejsca, które również ja zwiedziłam. On po prostu mnie zachwyca tak podejściem swoim sentymentalnym do osób i ludzi, do znalezienia jakichś ważnych, istotnych treści. I w tym pamiętniku władze carskie dopatrzyły się nieprawomyślności również. Czyli ksiądz Wiśniewski opisuje tam taką sytuację. Chcąc jechać, trzeba się dobrze przygotować do podróży. Trzeba się postarać o pieniądze. Nie mało mieć floty, używa takiego zwrotu. Nie mało mieć floty. Trzeba jechać w grupie, żeby było taniej. I najpierw trzeba wiedzieć. I podaję przykład, którego ja tu nie cytuję w tym katalogu. Jechał z nami wysoko postawiony urzędnik gubernialny, być może młody człowiek, nie, to znaczy ja mówię być może młody człowiek, którego z tego kontekstu, z tej rozmowy, bo im towarzyszył, wynikało, że jego bardziej interesuje sztuka mięsa na talerzu i liść sałaty. Nieprzygotowany. Ksiądz Wiśniewski o tym powiedział. Urzędnik gubernialny, no jakaś tam osoba na pewno ważna, niekoniecznie na takim poziomie wykształcona, jak ksiądz tego oczekiwał, bo proszę Państwa, on poza seminarium sandomierskim nie zdobył żadnego tytułu naukowego. Podjął taką próbę w Akademii Duchownej w Petersburgu, złożyć miał stosowne papiery, ale z trudnymi rzeczami nie zdążył i już cała jego edukacja to było samokształcenie. Niektórzy mu zarzucają, że nie miał warsztatu, ale ja uważam, że to, co on zrobił, to jest nie do przecenienia. I dla mnie, jako osoby, która też nie jest historykiem, zupełnie inną, pokrewną dziedziną się zajmuje, ale nie historią, po prostu dla mnie jest genialny. Jego tytaniczna praca jest ogromna. Tu pokazuję Państwu dokument z parafii, którą ksiądz odwiedził. Parafia położona niedaleko Krępy Rzeczy, można powiedzieć sąsiedzi. Tam mieli dokument z 1590 roku i oprócz tego 10 dokumentów równie ważnych i cennych, podpisanych na przykład przez papieży. Co ksiądz zrobił? Przepisałam w Radomiu 20 sierpnia, to jest na odwrocie, dziury, proszę popatrzeć, fragmenty dziury w środku w tym dokumencie są podobne. Przepisałem, podpisał się ksiądz Jan Wiśniewski, podał długość pergaminu, to jest 60 cm, szerokość wierszy 38, dolna część wandalicznie wraz z pieczęcią
Vedanta. Jest to treść erekcji kościoła w Rzeczniowie drewnianego, bo później ja już to odkryłam, kto inny w innym czasie postawił kościół murowany. Żeby przygotować się do wydania tych wszystkich dzieł, które Państwu tutaj Pani prezentują, ksiądz Wiśniewski robił rysunki. To są jego szkice zachowane w Sandomierzu, w seminarium, w bibliotece. Najpierw to rysował, potem ktoś robił z tego szkice między innymi Polankiewicz. I o tej chrzcielnicy, którą tutaj Państwo widzicie, mogę powiedzieć tyle. Prawdopodobnie powstała z dział Luw, dział zdobytych pod Grunwaldem. Na niej jest łaciński napis i data 1444, a tak jak tak można jeszcze, żeby dodać smaczku temu, to właśnie później inna osoba opisała tę chrzcielnicę, przytoczyła wszystkie teksty, które ksiądz Wiśniewski publikuje w tym Kurzelowie, prawda, na temat tej chrzcielnicy i no nie podała źródła, że ksiądz Wiśniewski właśnie już to dawno temu zrobił. To jest Państwa kościół odnowiony przez księdza Wiśniewskiego i u góry Państwo dobrze znacie kotło polski umieszczony z jego inicjatywy, rzadko spotykany herb polski na świątyni. Ksiądz Jan Wiśniewski w roku 1917 wykonana fotografia, wówczas dostał godność kanonika gremialnego. To była bardzo taka prestiżowy tytuł. Mógł wtedy, jako kanonik gremialny, cieszył się ogromnym zaufaniem, ale ten tytuł pozwalał mu również na badanie na przykład zasobów archiwum kapituły kolegiackiej katedralnej w Sandomierzu. Do tej pory nie wszyscy mogą tam po prostu wchodzić i badać te dokumenty zgromadzone. Kiedy już był u Państwa w latach 16-17, prawda, 17, ukończył budowę gmachu plebanii, która jest zbudowana według projektu znanego architekta, późniejszego prezydenta miasta Warszawy. Parafia jest na tyle duża, że mogła na piętrze pomieścić, plebania, przepraszam, jest na tyle duża, że na piętrze mogła pomieścić muzeum, które ksiądz tutaj założył. To było jego prywatne muzeum. W nadprożu tej plebanii, w przejściu z jednego pomieszczenia do drugiego, znajduje się taki kafel z portretem księdza Wiśniewskiego. Kafel, taka ceramiczna plakieta. Czasami ona była zamalowywana właśnie na biało, teraz jest odsłonięta. I z własnej inicjatywy, na co ja zwróciłam księdzu biskupowi doktorowi Krzysztofowi Nitkiewiczowi w Sandomierzu uwagę i dałam to oprawione w prezencie z opisem, jest to, proszę Państwa, z własnej inicjatywy zrobiona pamiątka, ta karta jest pamiątką, którą ksiądz Jan przygotował na jubileusz stulecia diecezji sandomierskiej. Nie dość, że upamiętnił tablicą biskupa Prospera Burzyńskiego w Sandomierzu, to jeszcze wydał taką kartę. Wszystkie rysunki wykonał Polankiewicz, ten właśnie artysta, malarz, który mu ilustrował dekanat Owatowski. Ale wyboru dokonał ksiądz. Ksiądz zapłacił za pracę Polankiewiczowi, ksiądz zapłacił za zmniejszenie, o czym ksiądz na dole napisał, wykonane i zmniejszone kosztem Jana Wiśniewskiego, kanonika i proboszcza borkowickiego, kanonika sandomierskiego. Co jest tutaj ciekawe, że za parę lat, nawet nie, za kilka dosłownie, diecezja sandomierska obchodzić będzie dwustulecie. I tą rzecz, taką jako pamiątkę w ramie, chciałam, aby Kuria Sandomierska gdzieś umieściła jako taki fizyczną obecność księdza Wiśniewskiego. Tutaj już w roku 1928 chory i zgnębiony, to jest fotografia znaleziona właśnie też przy okazji przeszukiwania zasobów archiwalnych, ale nie wiem, być może w Borkowicach ktoś dysponuje taką prywatną fotografią, ktoś może ma. Bo ksiądz Wiśniewski robił odbitki i bardzo często swoje podobizny rozdawał. Co zebrałem, przekazałem. Takie sentencje zapisywał albo na kartach książek, albo na swoich fotografiach, tak jak to tutaj widzimy. Co zebrałem, przekazałem. Nie gromadził tego dla siebie, nie dla swojej rodziny, nie sprzedawał. Przekazał wiele rzeczy do Biblioteki Jagiellońskiej i, jak mówiłam wcześniej, do muzeum. Był osobą bardzo cenioną w środowisku duchownych. Tutaj widzimy go na ceremonii
w Odrzywole, gdzie stoi obok prezydenta Wojciechowskiego i kapelana prezydenta Wojciechowskiego. Wojciechowscy mieli w Odrzywole, to była rodzina architektów, on po prostu był tutaj obecny prezydent i wyżej też właśnie ksiądz Wiśniewski obok prezydenta Wojciechowskiego podczas konsekracji kościoła. Z prywatnej swojej inicjatywy i za swoje prywatne pieniądze wykonał i kazał wykonać i sfinansował pomnik Dionizego Czamowskiego w Jaworze Soleckim. Do tej krępy bardzo często wracał, on o niej pisze, ale też napisał dwa poematy dotyczące powstania styczniowego. Jeden to bitwa pod Stefankowem, tu obok Państwa, dobrze Państwu na pewno znany. Drugi to poemat o Dionizem Czachowskim. Jemu poświęcił ten pomnik i zaraz Państwu pokażę projekt tego pomnika. To znaleźliśmy razem z synem w archiwum sandomierskim. Tutaj są, jak wyglądały te części obelisku, a teraz Państwu pokazuję. Przepraszam, o, widocznie gdzieś może w innym miejscu. Dokładnie rozrysowane były, są na tym projekcie litery każdego z tych, każdej ze ścian. I tutaj można zobaczyć, to jest właśnie ta plansza, powstanie styczniowe, jest cały projekt, każda jego strona. Ta kartka na pewno wędrowała do kamieniarza, później do księdza z powrotem, bo była bardzo zniszczona, po prostu zginana wiele razy. I tutaj mamy w roku 1930 wydanie z ilustrowanego kuriera codziennego.